Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Przepraszam za opóźnienie. Państwo widzą, tutaj jestem okablowany. Chwilę to zajęło. Dziękuję Panu Prezesowi za ten wstęp. Ja może jeszcze dodam od siebie kilka spraw organizacyjnych. Tytuł dzisiejszego panelu to Offshore i OZE jako priorytetowe kierunki rozwoju. Może przedstawię się na początek. Ciołkowski Piotr, Kancelaria CMS. Jestem tam partnerem w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych. I będę miał przyjemność poprowadzić dzisiaj tę dyskusję panelową. I ze względu na to, iż dopisała nam liczba panelistów, zdecydowaliśmy się z organizatorami, iż z takich względów technicznych podzielimy ten panel na takie dwie mniejsze części. Przy czym pierwsza część będzie poświęcona tematom strategicznym, dokumentom strategicznym oraz energetyce morskiej, energetyce wiatrowej, offshore. Natomiast druga część będzie poświęcona tematyce prosumentów, fotowoltaice, biopaliw. W związku z tym taki właśnie również chciałem zaproponować układ uczestników tego panelu na początku. Więc w pierwszej części bardzo bym chciał zaprosić tutaj pana ministra Ireneusza Zyskę. A, witam, przepraszam. Witam pana mecenasa, witam wszystkich uczestników panelu na ogólnopolskim szczycie gospodarczym dotyczącym energii odnawialnej, a szczególnie morskiej energetyki wiatrowej. Dziękuję serdecznie. Witam również pana ministra Zbigniewa Gryglasa. Witam pana, witam serdecznie. Zapraszam do panelu pana prezesa Krzysztofa Kidawę, prezesa Baltic Power. Dziękuję, witam. Dziękuję. Witam również pana dyrektora Mariusza Samurdaka, Bank Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Witam również pana prezesa Włodzimierza Ehrenhalta, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej. Zapraszam tutaj. Również pana profesora Waldemara Kamrata, profesora Politechniki Gdańskiej. Zapraszamy. Oraz pana dyrektora Włodzimierza Powiernego z Agencji Rozwoju Przemysłu. Zapraszam. Szanowni Państwo, tytułem wprowadzenia tylko krótkiego z mojej strony, jaką mamy w tej chwili sytuację w zakresie odnawialnych źródeł energii. Od strony politycznej znane są wszystkim cele OZE na 2030 rok. Udziału w zużyciu końcowym brutto 32%. Na poziomie krajowym, w zależności od dokumentu, 21-23%. Krajowy plan na energię dla klimatu, 23% w projekcie polityki energetycznej Polski. Również ostatnie pomysły Komisji Europejskiej w zakresie redukcji CO2, zwiększenie tego progu redukcji z 40 do 50%, 55%, przepraszam, do roku 2050. Z drugiej strony mamy background, mamy tło prawne, prawie gotowy projekt ustawy offshore'owej, planowane zmiany do ustawy OZE, między innymi zniesienie obowiązku posiadania koncesji do 1 MW dla instalacji, w szczególności tu chodzi o fotowoltaikę. No i od strony rynkowej, bardzo szybki, dynamiczny rozwój, w szczególności ostatnio również, zwłaszcza fotowoltaiki, przekroczony próg 2 GW mocy zainstalowanej. Duża część tego to są oczywiście instalacje prosumenckie. Ogromne, duże zainteresowanie inwestorów różnego typu, którzy nabywają bądź chcieliby nabyć udziały w różnych projektach, czy to fotowoltaicznych, małoskalowych, wielkoskalowych, czy to energetyki odnawialnej, energetyki wiatrowej na lądzie. No w końcu plany przedłużenia aukcji i w ogóle systemu wsparcia o kolejne 5 lat. Także bardzo dużo ostatnio się działo i dzieje. Bardzo intensywny okres, czy to dla rynku, czy to na poziomie prawnym, czy politycznym. Więc chciałem zacząć tą dyskusję od takiego wprowadzenia i chciałbym bardzo poprosić pana ministra Zyskę,
Czy chciałby pan na początek w kilku słowach skomentować te właśnie strategiczne dokumenty rządowe, politykę energetyczną Polski, krajowy plan działania w kontekście tego, co się też dzieje na poziomie unijnym? Jaka jest strategia rządu dla odnawialnych źródeł energii w Polsce? Dzień dobry jeszcze raz. Witam wszystkich serdecznie, uczestników kongresu i uczestników tego panelu dyskusyjnego. Panie redaktorze, odnawialne źródła energii znalazły się w centrum zainteresowania, jeżeli chodzi o strategię energetyczną Ministerstwa Klimatu i szerzej rządu Zjednoczonej Prawicy. Przygotowaliśmy projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku, który na dzień dzisiejszy jest dokumentem jeszcze w trakcie dyskusji. Zakreśliliśmy bardzo ambitne cele. Tak jak pan mecenas tutaj przedstawił, to jest 23% w 2030 roku ogólnego celu OZE w polskim miksie energetycznym, ale na to nakładają nam się cele w poszczególnych branżach. W elektroenergetyce 32%, w ciepłownictwie na poziomie 28% i w transporcie na poziomie 14%. Są to rzeczywiście bardzo ambitne cele, które chcemy realizować poprzez działania regulacyjne, działania legislacyjne i działania faktyczne poprzez realizację poszczególnych programów wsparcia dla poszczególnych technologii. Jeżeli chcielibyśmy to rozbić na, tak jak pan tutaj przedstawił, na poszczególne branże, to przede wszystkim przygotowujemy bardzo duży projekt w odnawialnych źródłach energii, w morskiej energetyce wiatrowej, obliczony do roku 2037-40 na 11 gigawatów mocy zainstalowanej w polskiej ekonomicznej strefie Bałtyku, a do roku 2030 w tej pierwszej fazie wsparcia pomocy publicznej założyliśmy również bardzo ambitny cel. To jest 5,9 gigawata mocy zainstalowanej. Jesteśmy praktycznie na finale prac legislacyjnych nad ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Obecnie ustawa jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Za kilka dni projektem ustawy zajmie się Komisja Prawnicza, po to, żeby później skierować ją na posiedzenie Rady Ministrów i następnie do Sejmu. Celujemy w posiedzenie Sejmu na dzień 4-5 listopada, tak aby po uchwaleniu ustawy przez Sejm później mógł się nią zająć Senat i po podpisie prezydenta, aby mogła wejść w życie przed końcem roku 2020. W tym miejscu chciałbym podkreślić znakomitą współpracę i podziękować jednocześnie za bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi interesariuszami w procesie legislacyjnym. To przede wszystkim Ministerstwo Aktywów Państwowych, obecny tutaj na konferencji pan minister Zbigniew Gryglas, to także Ministerstwo Gospodarki Morskiej i główną rolę tam odgrywa w tej stałej współpracy pani minister Anna Moskwa, ale także inne ministerstwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, bo też kwestie obronności mają bardzo duże znaczenie w kwestii lokalizacji farm wiatrowych w polskiej ekonomicznej strefie Bałtyku. To także nasi interesariusze rynku, PGN Orlen, tutaj obecny pan prezes Krzysztof Kidawa, czy też proszę państwa PGE Baltica, nasze koncerny, które będą realizować duże projekty offshore'owe. Nie zamykamy się na tylko polskie firmy, ale współpracujemy z zagranicznymi partnerami. Pan minister Michał Kurtyka, minister klimatu, zaprosił swoich odpowiedników, ministrów klimatu, ministrów energii, środowiska ze wszystkich państw bałtyckich, basenu Morza Bałtyckiego, które zamierzają realizować morskie farmy wiatrowe w swoich strategiach. I w dniu 30 września
całkiem niedawno została podpisana deklaracja bałtycka, która ma właśnie zmierzać do współpracy w ramach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Trzeba powiedzieć, że Bałtyk jest doskonałym miejscem do realizacji tych projektów, dlatego że ma doskonałe parametry w zakresie instalacyjnym, stosunkowo płytki akwen morski, doskonałe warunki wietrzne, możliwość bliskiego wyprowadzenia mocy na ląd. To wszystko sprawia, że wszystkie państwa właśnie w basenie Morza Bałtyckiego są zainteresowane rozwojem tego segmentu rynku energii odnawialnej. Myślę, że wspólnie osiągniemy dobry rezultat. Trzeba powiedzieć, że eksperci, nie chciałbym w tej chwili wyczerpać całego tematu, bo na pewno moi szanowni rozmówcy też będą o tym mówić, ale trzeba zaznaczyć, że to jest wielka szansa dla polskiej gospodarki, gdyż jak szacują eksperci, w tym segmencie do roku 2040 powstanie głównie na Pomorzu Środkowym, ale nie tylko, także w centrum kraju ponad 70, niektórzy mówią 77 tysięcy nowych miejsc pracy. To jest nowy segment rynku, nowy przemysł związany z wytwarzaniem urządzeń, budową portów, statków, usług instalacyjnych, geologicznych, serwisowych. To jest ogromny przemysł, który zasili polskie PKB. Równocześnie podejmujemy właśnie współpracę z całym sektorem. W dniu 1 lipca na zaproszenie pana Michała Kurtyki, ministra klimatu, przy współudziale ministra aktywów państwowych, ministra gospodarki morskiej, ministra obrony narodowej, z interesariuszami rynku został podpisany list intencyjny o budowie porozumienia sektorowego, czy jak to nazywamy, umowy sektorowej, trochę wzorowanej na wzór umowy brytyjskiej, która się sprawdziła. Chodzi o to, aby zapewnić jak największy udział polskich przedsiębiorców w tym rynku, tak zwany local content. Nieodłącznym elementem tego rynku będzie budowa polskiego terminala instalacyjnego, portu, który będzie obsługiwał zarówno budowę farm, jak później obsługę farm wiatrowych na Bałtyku. Tylko sygnalizując ten obszar, ten segment odnawialnych źródeł energii, ale równie mocno myślimy między innymi o fotowoltaice. Tutaj również został podpisany list intencyjny z branżą 11 września bieżącego roku. Jednym z elementów tego działania jest wsparcie dla inicjatywy prywatnej polskich dużych firm z obszaru fotowoltaiki, który zakłada budowę gigafaktory ogniw PV, czyli taką dużą fabrykę ogniw fotowoltaicznych. Wstępnie lokalizacja jest przymierzana na Górnym Śląsku. Sama fabryka ma zatrudniać około 1100 osób, a w otoczeniu około 3000 nowych miejsc pracy, dostawców, kooperantów, usługodawców, więc myślę, że powstaje nowy, duży segment rynku. Jak na to nałożymy segment rynku w obszarze przemysłu, w obszarze wytwarzania urządzeń i przygotowania do instalacji, na to nakładamy bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, który korzysta między innymi z programu priorytetowego, programu rządowego Mój Prąd, na który został przewidziany ogromny budżet miliarda złotych. Program kończy swoją edycję, pierwszą edycję w dniu 18 grudnia tego roku, ale tutaj chciałbym i uczestników dyskusji, a także naszych słuchaczy zapewnić, że w Ministerstwie Klimatu wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracujemy już nad nową edycją, która zostanie uruchomiona w przyszłym roku. Będzie ona poszerzona w swoim oddziaływaniu również o dofinansowanie do ładowarki do samochodu elektrycznego, a być może jeszcze innych elementów związanych z ogrzewnictwem mieszkań, z zapewnieniem podwyższenia efektywności energetycznej budynków. Program Mój Prąd osiąga doskonałe rezultaty. Na powiedzmy miesiąc temu aktualne dane: ponad 263 tysiące prosumentów, którzy funkcjonują dzisiaj na polskim rynku. W ciągu kilku lat osiągnęliśmy spektakularną wartość właśnie udziału w rynku. Jak podała Agencja Rynku Energii we wrześniu, te dane się trochę rozmijają z danymi podawanymi przez polskie sieci elektroenergetyczne, ale Agencja Rynku Energii podaje, że we wrześniu moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 2,5 tysiąca megawatów.
Jest to, przekroczyliśmy praktycznie plany, które były jeszcze w roku 2018-2019 prognozowane na rok 2020. Stąd też ogromny optymizm. Można powiedzieć, że branża fotowoltaiczna mimo kryzysu wywołanego koronawirusem przeżywa swoje prosperity. Instalacje w Polsce rozwijają się w sposób bezprecedensowy i w historii Polski, energetycznej historii Polski, ale także myślę, że jest to doskonały przykład rozwoju tej branży w Europie. Równocześnie prowadzimy prace związane z nowelizacją ustawy. Tutaj pan prowadzący, pan mecenas wspomniał o wydłużeniu okresu wsparcia o 5 lat, czyli do czerwca 2026 roku, jeżeli chodzi o system aukcyjny, więc on będzie obejmował nie tylko branżę fotowoltaiczną i branżę wiatrową, ale także wszystkie pozostałe branże odnawialnych źródeł energii. W tej chwili przygotowujemy nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ona jest właściwie na ukończeniu. Chcemy objąć również tą regulacją branżę biogazową, biometanową. Tutaj współpracujemy z PGNiG oraz z Orlenem w zakresie dużych projektów przemysłowych. Chodzi o wykorzystanie biogazu dla celów transportowych czy biometanu dla celów transportowych. Nie tak dalej jak wczoraj. Rozmawiałem na ten temat jeszcze z panem prezesem Danielem Obajtkiem z PKN Orlen. Również pan prezes Jerzy Kwieciński z PGNiG przygotowują naprawdę ogromne projekty związane z wykorzystaniem biogazu czy też biometanu dla celów transportowych. To buduje rynek dla wszystkich producentów. Jeżeli na to nałożymy czempionów gospodarczych, którzy poszukują swojej nowej szansy, takich jak Cegielski z Poznania czy innych producentów urządzeń, którzy chcieliby uczestniczyć na rynku wytwarzania urządzeń dla tego przemysłu, buduje się duży nowy segment rynku. Perspektywa jest taka, że już w tej chwili Polska ma potencjał wytwarzania około 1 miliarda metrów sześciennych, chyba się przejęzyczyłem, miliarda metrów sześciennych biogazu rocznie, a planujemy do roku 2030 osiągnąć poziom nawet 7 miliardów metrów sześciennych biogazu rocznie. Jeżeli tak by się udało, to proszę zauważyć, że gaz, który jest dzisiaj nam bardzo potrzebny i tutaj bardzo odpowiedzialnie patrzymy również na inne źródła energetyczne, takie jak właśnie gaz ziemny czy też energetyka jądrowa, ale będą to, szczególnie gaz ziemny będzie tym paliwem przejściowym. W przyszłości zastąpimy go właśnie zielonym gazem, który będzie wytwarzany w instalacjach rozproszonych. To właśnie budowa też rynku rozproszonego, związanego z klastrami energii. Tutaj chcę powiedzieć, że w drugim rzucie, myślę, że to będzie na początku przyszłego roku, nastąpi nowelizacja. Bardzo intensywnie pracujemy z całą branżą, z Krajową Izbą Klastrów Energii. Kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii po to, aby urynkowić klastry, aby one nie były wyjątkiem na polskiej scenie energetycznej, ale stały się takim trwałym elementem systemu elektroenergetycznego. Tak jak zapowiedzieliśmy to podczas podpisania listu z panem ministrem Michałem Kurtyką w dniu 11 września, podpisania listu do porozumienia sektorowego z branżą fotowoltaiczną, chcielibyśmy, aby do roku 2030 w Polsce funkcjonowało co najmniej 300 autonomicznych rejonów energetycznych. Oczywiście na zdrowych zasadach, we współpracy z operatorami systemu dystrybucji. Wszystko musi się odbywać w ten sposób, aby zapewnić stabilność systemu, nie doprowadzać do zagrożeń związanych z destabilizacją przesyłu i dystrybucji energii. To jest możliwe. Takie przykłady mamy w innych częściach świata, ale Polska ma swoją specyfikę i wierzę mocno, że uda nam się osiągnąć optymalny kierunek rozwoju. Na jednym wydechu chciałbym, kończąc moją wypowiedź, powiedzieć tylko, że morskie farmy wiatrowe będą także, jak również
wielkoskalowe, zeroemisyjne źródła lądowe, takie jak duże farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe na lądzie, będą w przyszłości sprzężone, będą współpracować z elektrolizerami bądź też innymi instalacjami w zakresie wytwarzania zielonego wodoru. To jest rzecz strategiczna, na którą stawiają dzisiaj wszystkie państwa Unii Europejskiej, najbardziej zaawansowane technologicznie i Niemcy, Holandia, Dania, ale także Wielka Brytania, która jest liderem morskiej energetyki wiatrowej na świecie. Myślę, że Polska musi wykorzystać swój potencjał i zaagregować energetykę morską, energetykę wiatrową w taki sposób, aby wytwarzać zielony wodór już w horyzoncie roku 2025, kiedy się pojawią pierwsze instalacje na Bałtyku i dalej w kolejnych latach, bo to jest niezbędne do tego, żebyśmy uczestniczyli w tym wyścigu technologicznym, uczestnicząc w czwartej rewolucji przemysłowej, która na świecie trwa i chcielibyśmy być na rynku europejskim liderem tych technologii. Mamy ogromny potencjał, praktycznie niczego nam nie brakuje, może z wyjątkiem ogromnych pieniędzy, które są na to potrzebne, ale jestem przekonany, że wspólnie działając i z Ministerstwem Finansów, z Ministerstwem Funduszy Polityki Regionalnej, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, uda nam się uzyskać jak najlepszą pozycję negocjacyjną i wynegocjować duże kwoty w budżecie europejskim do roku 2027 i we wszystkich mechanizmach finansowych, które będą skierowane na transformację energetyczną w Europie. Jestem optymistą i wierzę, że wspólnie osiągniemy dobry rezultat, cel, który zakładamy, którym jest konkurencyjność polskiej gospodarki i nowoczesność polskiej gospodarki. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Cieszę się, że z nami na tym dzisiejszej dyskusji są nasi partnerzy w dyskusji dla ministra klimatu. Przede wszystkim pozdrawiam pana ministra Zbigniewa Gryglasa, pana prezesa Krzysztofa Kidawę, pana Włodzimierza Pomiernego, bo z tymi osobami na co dzień rozmawiamy właśnie realizując projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, w tym morską energetyką wiatrową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Mam zatem pytanie do pana ministra Gryglasa, również w tym obszarze. Chciałem zapytać się pana też jako przedstawiciela rządu, jak będzie wyglądać transformacja energetyczna Polski, jakie są plany na tą transformację. Jakby pan mógł również przedstawić pana stanowisko w tym zakresie. Panie mecenasie, szanowni paneliści, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w tej dyskusji. Jak państwo przed chwilą słyszeli z ust mojego kolegi w rządzie, czeka nas rewolucja przemysłowa i nie ma w tych słowach żadnej przesady. Ta rewolucja ogarnęła już dzisiaj Europę, ogarnęła świat, ogarnęła także Polskę. Takim najbardziej namacalnym tego dowodem jest ten olbrzymi ruch prosumencki i to, że Polacy na dachach swoich domów zainstalowali już kilkaset tysięcy urządzeń, małych elektrowni, które wytwarzają prąd ze źródeł odnawialnych. Proszę państwa, kilka dni temu dotarłem do danych Światowej Agencji Energetycznej, która przewiduje, że do roku 2040 w Europie będzie zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej 130 gigawatów mocy. Chiny, które w tym wyścigu dotychczas nie uczestniczyły, w zasadzie uczestniczyły tylko jako producent urządzeń, dzisiaj zapowiadają zainstalowanie do tegoż roku 2040 u swoich wybrzeży 110 gigawatów mocy w energetyce morskiej. Polska z tymi
zapowiedziami 11 gigawatów to także istotny poziom, istotny wysiłek dla naszego kraju. Przypomnę, że dzisiaj w całej Europie jest zainstalowanych 20 gigawatów mocy, głównie na Morzu Północnym. Liderem tego wyścigu europejskiego jest Wielka Brytania, której zainstalowane moce dochodzą do 10 gigawatów. W ostatnich dniach usłyszeliśmy informacje o rozpoczęciu instalacji największej farmy na Morzu Północnym. I proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia z kolejną rewolucją. Będą tam zainstalowane największe dotychczas turbiny, 13-megawatowe turbiny wyprodukowane przez General Electric. Więc obok tego wyścigu na moce, no, jest także wyścig technologiczny. Europa w tych zapowiedziach dotyczących morza jest jeszcze bardziej radykalna. Kilka tygodni temu, będąc w Brukseli, rozmawiałem z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Energia. Usłyszałem prognozy, że komisja planuje wprowadzenie takich dwóch piątek, czyli od roku obecnego, od obecnego stanu tych 20 gigawatów zainstalowanej mocy do roku 2030 komisja planuje pięciokrotny wzrost tej mocy do 100 gigawatów. I kolejna piątka do roku 2040 byłoby to już 500 gigawatów mocy. Brzmi to bardzo futurystycznie, ale proszę Państwa, wrócę jeszcze raz do danych Światowej Agencji Energetycznej, która przewiduje, że całe zapotrzebowanie ludzkości na energię elektryczną można by pokryć z morza, instalując te urządzenia na głębokości nie większej niż 60 metrów, a to jest przecież dzisiaj już osiągalne, by tak się właśnie stało. Proszę Państwa, ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie to finisz prac nad ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad tą ustawą, panu ministrowi Ireneuszowi Zyzce. To rzeczywiście była dobra współpraca i wierzę, że ta ustawa spełni oczekiwania rynku, że spełni także nasze oczekiwania, myślę o nas, urzędnikach państwowych, o funkcjonariuszach publicznych, którzy wiążą z tą regulacją wielkie nadzieje na taki impuls rozwoju gospodarczego kraju. Bo rzeczywiście często bardzo to podkreślamy, to nie jest wyłącznie projekt energetyczny. W większym znaczeniu to jest projekt gospodarczy, to jest projekt, który uruchomi nową polską specjalność. Tak chcemy o tej specjalności nowej mówić. Przed nami bardzo dużo takiej konkretnej pracy, bo żeby farmy wiatrowe na polskim Bałtyku powstały, musimy zbudować terminal instalacyjny w jednym z polskich portów. To jest warunek konieczny do tego, byśmy nie tylko zrealizowali to przedsięwzięcie, ale przede wszystkim byśmy osiągnęli te korzyści, które zamierzamy osiągnąć w całym polskim przemyśle, w polskiej gospodarce. Proszę Państwa, terminal to kluczowe zagadnienie, ale musimy także zbudować
całą flotę statków, nie tylko statki instalacyjne, te potężne kolosy, które dzisiaj sięgają już 200 metrów, to wielkie statki, które mogą powstać w Polsce, bo Krajowa Stocznia ma już na swoim koncie budowę takich jednostek. Kilka tygodni temu, będąc w belgijskim porcie Ostende, no miałem możliwość oglądania tam polskiego statku instalacyjnego, polskiego jack-upa, który wypływał stamtąd w rejs do Stanów Zjednoczonych. Tam będzie uczestniczył w instalacji kolejnych farm wiatrowych. Mogliśmy też obserwować działanie takiego portu instalacyjnego i portu serwisowego w praktyce. No, proszę Państwa, wejście do portu w Ostendzie przypomina autostradę żeglugową. Ruch statków serwisowych był tam naprawdę wielki, zdumiewający. A trzeba powiedzieć, że ten port instalacyjny, ten port serwisowy obsługuje zaledwie kilka farm, więc można sobie wyobrazić, że taki ruch statków serwisowych, załóg, całe kwestie logistyczne, które są z tym związane, no będą za chwilę udziałem polskich portów serwisowych. Myślimy o porcie Władysławowo, Ustka czy Łeba. To są te porty, w których zapewne będą stacjonowały takie całe floty statków instalacyjnych. Więc proszę Państwa, polski Bałtyk za kilka lat będzie już takim akwenem nie do poznania w tym bardzo pozytywnym znaczeniu. Nie do poznania, bo będziemy mieli do czynienia, jak powiedział mój kolega minister, z takim wielkim boomem inwestycyjnym, który no, napędzi polską gospodarkę. Do nas, polityków, należy zadanie, byśmy wykorzystali ten boom inwestycyjny, by skorzystał na tym kraj, by nie stało się tak, jak to było niestety kilka lat temu w przypadku budowy dróg, autostrad, że polskie firmy nie osiągały z tego tytułu korzyści, a jedynie było to źródło problemów. Wierzę, że wyciągniemy wnioski z tej gorzkiej lekcji, że doprowadzimy do takiej sytuacji, że polska gospodarka bardzo wiele skorzysta na tych projektach. Proszę Państwa, kończąc, chcę powiedzieć jeszcze o jednej kwestii. Przeciwnicy morskiej energetyki wiatrowej bardzo często podkreślają fakt, że no przecież wiatr na morzu, nawet wiatr na morzu nie wieje w sposób ciągły. Mówią o tym, że tak naprawdę w systemie muszą istnieć elektrownie pracujące w podstawie, które zastąpią tą moc generowaną przez elektrownie wiatrowe. Nic bardziej błędnego. To, o czym mówił pan minister Zyska, musimy nauczyć się magazynować tą energię, której będziemy być może mieli w nadmiarze, tak żeby wykorzystać ją w okresach, kiedy tej energii brakuje. I tutaj paliwo przyszłości jest takim najlepszym magazynem energii. Wodór, o którym mówi się bardzo dużo w Europie, ale mówi się w Polsce i czyni się już przygotowania do tej przyszłej sytuacji. Muszę Państwu powiedzieć, że z wielką przyjemnością odebrałem informację od jednej z naszych spółek, konkretnie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które w swoim zakładzie odazotowania gazu w Odolanowie instaluje już taką doświadczalną
instalację. Będzie to farma fotowoltaiczna na obocy 100 kW i elektrolizer, który będzie produkował wodór. Ten wodór będzie następnie wtłaczany do sieci gazowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jeżeli będzie to się działo w odpowiednich proporcjach, nie ma żadnego zagrożenia dla sieci, a ten wodór może być używany do celów energetycznych w przyszłości. To eksperyment, mnie osobiście marzy się taki eksperyment na Bałtyku, byśmy zbudowali taką mikroinstalację z turbiną, która będzie połączona z elektrolizerem, żebyśmy już mogli sprawdzić doświadczalnie skuteczność tego typu rozwiązań stabilizujących polski system energetyczny. No i ostatnia kwestia, proszę Państwa, pamiętajmy, że my dotychczas nie wykorzystaliśmy wszystkich możliwości, które tkwią w naszym systemie energetycznym od strony popytowej. Myślę o DSR. Tutaj wszyscy mamy bardzo wiele do zrobienia i tutaj tkwią bardzo duże rezerwy. Więc reasumując, nie ma takiego zagrożenia, że budowa czy oparcie naszego systemu energetycznego w dużym stopniu na odnawialnych źródłach energii spowoduje jego destabilizację. Musimy się dobrze do tego przygotować. Wierzę, że to zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję w szczególności za poruszenie tematyki offshore. Jeszcze do tego wrócimy za chwilę. Chciałem jeszcze cofnąć się do szerszej tematyki transformacji energetycznej i chciałem zapytać pana profesora Kamrata, jak pan ocenia projekt polityki energetycznej Polski i przewidziane tam właśnie plany na transformację energetyczną? Proszę Państwa, słuchałem z wielką przyjemnością wypowiedzi dwóch panów ministrów. To dobrze, że jest taki duży entuzjazm i marzenie. I każdy musi mieć marzenia, ja też je mam. Natomiast chciałbym troszeczkę powiedzieć o zagrożeniach. Tak długo się wszyscy zajmujemy energetyką, żeśmy zapomnieli, że energia to jest moc razy czas. Co z tego, że będziemy mieli 10 czy 11 gigawatów, czyli tysięcy megawatów zainstalowanych, ale liczy się czas użytkowania mocy. A czas użytkowania mocy w energii słońca w Polsce, oprócz roztocza, które ma ponad 1000, 1300, 1400 godzin, to jest na poziomie 1000. W niektórych regionach nawet mniej. Według badań Instytutu Fraunhofera 911. To znaczy, a rok ma 8760 godzin. Z tego jest oczywisty wniosek, że OZE tak, ale z magazynami energii. I to panowie, moi przedmówcy powiedzieli. Musimy nauczyć się magazynować energię na szerszą skalę niż do tej pory. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Te wszystkie źródła będą pracowały w innym reżimie. Potrzebne będzie przebudowanie naszego systemu elektroenergetycznego i systemów dystrybucyjnych. W związku z tym będą to określone koszty. Szacowałem to niedawno, więc na transformację polskiej energetyki w perspektywie kilkunastu lat będzie potrzeba między 300 a 400 miliardów euro. Proszę sobie przemnożyć przez 4, 4, 5. To od razu mamy to w złotówkach. I to jest jeden problem. Problem drugi. Wszystko to się dzieje zbyt wolno, bo my nie mamy konkretnej strategii energetycznej. Nawet powiem więcej, nie mamy w sensie pozytywnym rozumienia tego słowa, nie mamy doktryny energetycznej, która byłaby częścią doktryny
gospodarczy czy rozwoju gospodarczego Polski. Gdybyśmy to mieli, to nie byłoby obrony polskiego węgla za wszelką cenę, nie byłoby straty wielu lat. Ja osobiście pamiętam, w latach 2005-2007 byliśmy blisko podjęcia decyzji, my jako społeczeństwo, jako państwo, bo ówczesny premier był zdecydowany, zdeterminowany zbudować polską elektrownię jądrową. O tym też powinniśmy pamiętać. Szkoda, że do tego nie doszło, bo jesienią były przegrane wybory i następna ekipa straciła wiele lat na poszukiwanie lokalizacji, a lokalizację można było wyznaczyć bez tych straconych lat, byśmy mieli już inne doświadczenia, byśmy byli w innym miejscu. Tak generalnie mówiąc, Polska ma ograniczone ze względu na zasoby naturalne, ograniczone możliwości. Mamy duże zasoby paliw kopalnych, mamy wspomagające to zasoby OZE. Powinniśmy jednak postawić i na atom w jakiejś części. No i wód niestety mamy niewiele. I tu chcę powiedzieć, że Polska według wiarygodnych szacunków jest uboga w zasoby wody i wydaje mi się, że kierunek szeroki wykorzystania wody w elektrolizerach, żeby produkować przy pomocy energii elektrycznej generowanej z OZE, produkować wodór, no i tlen, nie ziści się na tak szeroką skalę, na jaką byśmy chcieli, bo po prostu tej wody w Polsce nagle nie przybędzie. I sprawa druga. Proszę Państwa, wyzwania współczesnej cywilizacji to jest dostęp do wody, dostęp do pożywienia, dostęp do energii. No i teraz na to nakłada się pandemia. Jest to bardzo trudne wyzwanie. Trudne wyzwanie i potrzebne są dobre decyzje, racjonalne decyzje. I wydaje mi się, że obserwuję to, bo od wielu lat obserwuję polską scenę gospodarczą i polityczną, jest dobry początek. Zaczął się w maju, bo na zarządzenie pana ministra klimatu, pana ministra doktora Kurtyki, zostały powołane zespoły, które opracowywały przesłanki do polskiej strategii energetycznej. To jest dobrze, to jest dobry kierunek i należy w to iść. A reszta zależy tylko od nas, od naszego entuzjazmu, od naszego zapału i od zaangażowania się. Proszę mnie nie rozumieć, nie chcę być tym złym posłańcem, co przyniesie wiadomość o klęsce pod maratonem i został skrócony o głowę. Ja tylko przestrzegam, to jest dobry kierunek, tak należy iść, tylko należy to konsekwentnie zrealizować. Nie można od tego odstąpić, bo my jako społeczeństwo niezbyt bogate nie mamy wyjścia na eksperymenty. Czas eksperymentów się skończył. I sprawa ostatnia, współpraca z Unią Europejską. Jakbyśmy dobrze przeczytali dokumenty sprzed wielu lat, to byśmy się nie łudzili, że Unia nam od czegoś odstąpi. Tak było, pamiętam, z pakietem zimowym, żeśmy wiele dyskusji toczyli, że nas to nie będzie dotyczyć. Tak było z innymi dokumentami, żeśmy się epatowali i wzburzali na 550 kg CO2 na 1 MWh wyprodukowanej energii, a teraz się mówi o 250, a nawet w kuluarach mówi się o 100, więc powinniśmy na to pilnie patrzeć i się wsłuchiwać. Mamy do wyboru właściwie trzy drogi. Naszą polską, że będziemy niezależnie od Unii się rozwijać i niezależnie od krajów leżących na wschód od linii Bugu. Albo mamy po prostu wyjście takie, że powinniśmy współpracować ściśle z Unią i przestać z pobłażaniem patrzeć na różnego rodzaju sygnały, które się pojawiają, bo na pewno jeśli tak ma być, to tak to będzie. Tym bardziej, że teraz szefową komisji jest bardzo pragmatyczna pani, która narodowości takiej, która słynie z pragmatyzmu i konsekwencji. I myślę, że na tym bym mógł zakończyć.
Oczywiście zależy mi na tym, żeby Polska się rozwijała, była krajem dobrze zarządzanym, w miarę bogatym, bo za niedługi czas będę stypendystą ZUS-u i chciałbym być bezpieczny, żeby moja emerytura miała szansę z czegoś być zapłacona. Więc zależy mi na ludziach wykształconych, którzy wiedzą, co chcą i będą konsekwentnie dążyli do przebudowy naszego kraju w kierunku nowoczesności. Jesteśmy w tej chwili po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 5. krajem w Europie i powinniśmy sobie zadać pytanie, czy lepiej grać w pierwszej lidze, czy lepiej grać w lidze okręgowej. Wszyscy się znają na piłce, to Państwo mogą sobie to przetransponować na język precyzyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie prezesie, mówię do pana prezesa Ehrenhalta. Na pewno chciałby się pan odnieść do tych wypowiedzi przedmówców, również przedstawić pana opinię w tym zakresie. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że ten Zielony Ład, w którym zaczynamy żyć, to ma jeszcze inne cele, nie tylko klimatyczne. Zielony Ład, który Unia Europejska wprowadza, właściwie ma za zadanie zmienić jakość gospodarki europejskiej i przywrócić Europie konkurencyjność poprzez wprowadzanie pewnej nowoczesności gospodarki. Europa już się nie może rozwijać ekstensywnie, czyli Europa nie ma już gdzie budować nowych dróg w Europie, nowych hoteli. No już teraz pandemia to w ogóle wszystko zmienia. W związku z tym Nowy Ład jest również po to, żeby wprowadzać inną gospodarkę, inną jakość gospodarki. I to, że będziemy mieli samochody elektryczne, to jest ewidentne. Po prostu nasycenie tymi innymi powoduje, że zmniejsza się rynek. I elementem Zielonego Ładu przede wszystkim jest, celem Zielonego Ładu, który jest wprowadzany, jest przede wszystkim zmiana całej jakości europejskiej gospodarki i oczywiście musimy się w to włączyć, nie ulega wątpliwości. A teraz jakby nasza rola. Ja bardzo się cieszę z entuzjazmu, który usłyszałem tutaj ze strony panów ministrów i bardzo się z tego cieszę. Natomiast chciałbym tylko uzmysłowić, że wyliczyłem sobie tutaj, ponotowałem. Offshore to jest 11 gigawatów. Atom mamy mieć 10, przynajmniej tak ja zrozumiałem, a co najmniej 9. Jeżeli będziemy subsydiować węgiel do 2049 roku, co podpisaliśmy w tej chwili, no to ten węgiel gdzieś 15 gigawatów energetyki będzie miał mocy. Jeżeli do tego dodamy jeszcze lądową energetykę wiatrową 12, foto 10 i gaz, który będzie miał 5, to znaczy, że w Polsce byłoby zainstalowane około 60 gigawatów. Pan profesor pewnie potwierdzi, że najwyższe zapotrzebowanie historyczne Polski to było 27 tysięcy mocy, które się zdarzyło, a średnie zapotrzebowanie naszego kraju jest około 20 tysięcy megawatów. Czyli my chcemy do 2049 roku potroić nasze moce zainstalowane. Jest pytanie tylko, czy rzeczywiście będziemy potrzebować tych mocy, bo przemysł staje się coraz bardziej energooszczędny. To już nie jest ten przemysł, co kiedyś. To jest taka moja wątpliwość. I chciałbym zwrócić uwagę tylko na to, że będziemy musieli wspierać offshore. Czyli to są pieniądze państwowe. To państwo będzie wspierać. Będziemy musieli budować atom za państwowe pieniądze prawdopodobnie. Mam nadzieję, że oczywiście znajdziemy partnerów do tego. I oczywiście ten węgiel, no to już będziemy musieli sobie sami z tym dać radę. Czy damy radę? No jest pytanie, czy damy radę, czy starczy nam entuzjazmu, siły i ekonomii, i pieniędzy na to, żeby to wszystko wprowadzić. Czy przypadkiem nie jest to mierzenie sił trochę na zamiary? Oczywiście bardzo dobrze, że to wszystko się dzieje. Natomiast ja myślę, że realia pokażą, że trochę ten plan mimo wszystko zostanie zmniejszony, bo prawdopodobnie potrzeby energetyczne przez najbliższe
20 lat naszego kraju nie będą aż tak duże, żeby się dało to wszystko wprowadzić. Ale no bardzo dobrze, że to się dzieje oczywiście, bo to nikt nie może mieć wątpliwości, że taka polityka pokazuje, że my mamy jakby wolę uczestniczenia w tej nowej gospodarce europejskiej. A my musimy uczestniczyć, bo gdybyśmy nie uczestniczyli, no to czym się to skończy, to można sobie wyobrazić. Więc jeszcze bym namawiał do jakby do przyjęcia takiej postawy, że chcemy być liderem tej transformacji energetycznej. Mówię postawy, bo na razie no nie podpisaliśmy porozumienia. Są kontrowersyjne opinie, czyśmy dobrze zrobili, czy źle, ale na pewno powinniśmy pokazywać, że wchodzimy w tą nową gospodarkę i że chcemy, i to się dzisiaj dzieje. Natomiast tak ogromne plany, jak tutaj zostały przedstawione, mam pewne obawy, czy realia umożliwią tak wielkie plany. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Poruszona została już tematyka offshore, morskiej energetyki wiatrowej, więc chciałem teraz wrócić w ostatniej części naszej, pierwszej części debaty do właśnie tej tematyki. I chciałem zapytać pana prezesa Kidawę, no tu jest oczywiście szereg wątków, które moglibyśmy dyskutować w tym obszarze, ale myślę, że takim ciekawym ze względu na przedmiot tej konferencji jest udział polskiego przemysłu, local content. I chciałem pana zapytać, czy polski przemysł jest gotowy na to wyzwanie w postaci 12 gigawatów w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Czy jesteśmy na to gotowi? Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak szanownym gronie. Natomiast odnosząc się do tego pytania, ja bym powiedział, że tak, no, dużo prac zostało już wykonanych. Tak? Tutaj pan minister wspominał o tym, że zostały podpisane porozumienia dotyczące sektor dealu. To jest jakby bardzo istotne, coś, co po prostu jakby chcemy po prostu zrobić. I wydaje mi się, że po prostu tak już od dłuższego czasu wszyscy o tym wiemy, jakie te turbiny będą, tak, że będziemy szli w te rozwiązania najbardziej efektywne, na te najnowsze technologie. I widać takie ożywienie na polskim rynku, też po stronie w ramach czy to grupy ARP, czy też bym powiedział też takiego biznesu, gdzie po prostu mamy kilka takich przykładów funkcjonujących firm, które już są poddostawcami tych komponentów na rynki światowe, to co jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że mamy taką zdolność, bym powiedział, już kompetencyjną na pewno uczestniczenia w budowie tego polskiego offshore'u tutaj. Natomiast no, jest parę elementów, które musimy poprawić. Mamy też historyczną bazę do tego, żeby no, budować statki, ewentualnie po prostu rozwijać też kompetencje w zakresie serwisowania usług. I to mogą być nasze kompetencje i tutaj też odpowiadając prezesowi Eicherowi tutaj przed chwilą, który też jakby też troszkę mówił o tych kwestiach jakby kosztów, wielkości, skali i tak dalej, to ja bym powiedział, że jeżeli rozmawiamy o przestawianiu się gospodarczym, a to dotyczy właśnie, czyli tak powinniśmy patrzeć na ten projekt dotyczący offshore, czy też szerzej, że są to projekty duże gospodarcze, tak, i my jesteśmy tylko jednym z elementów tego komponentu, który ma napędzić tą gospodarkę, to nie tylko chodzi, bym powiedział, o zapewnienie tego bezpieczeństwa energetycznego państwa, co jest oczywiście podstawą. I to wiemy, że będziemy po prostu robić, ale z drugiej strony też widzimy taki potencjał, że możemy być eksporterem tej po prostu technologii, czy też w łańcuchu dostaw różnych właśnie komponentów. I to według mnie to jest nasza szansa, tak? Bo offshore to nie tylko polska ekonomiczna strefa, ale to jest to też w ogóle cały Bałtyk. I też, no bym powiedział, ta część Bałtyku od strony niemieckiej i też bym powiedział bardziej w kierunku za Bugiem, jakby to pan profesor ujął pewnie. Więc no tam są ogromne potencjały. Wiemy dzisiaj, że też wszystkie kraje, bym powiedział, Unii Europejskiej
i nasze tutaj ościenne przyjmują tą politykę niskoemisyjną, więc wydaje mi się, że jeżeli my jesteśmy historycznie krajem uprzemysłowionym, to dlaczego nie mielibyśmy po prostu rozwijać tego trendu i przez takie projekty, jakie my realizujemy tutaj w ramach Orlenu, no być czempionem później, bym powiedział, świadczyć też nasze usługi nie tylko tu i teraz dla tych projektów, ale też dla tych projektów w ogóle całego basenu morza. Więc wydaje mi się, że ten potencjał jest. Nie obawiał się też jakby o te kwestie jakby też kosztowe tutaj podniesione, bo gdzieś tam już któryś raz słyszę ten wątek. Zawsze jest tak, że no wejście w daną technologię oznacza na początku pewne po prostu koszty, tak? Natomiast w mojej ocenie dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdzie to zostało już podkreślone, jeżeli idziemy w politykę, bym powiedział, zwiększenia bezpieczeństwa, neutralności, odejścia też od importu paliw, no to w tym względzie tej drogi po prostu nie ma innej. Trzeba zbudować te po prostu kompetencje tak, żeby no nie było takiej sytuacji, żebym powiedział, no przyjdą inni gracze, którzy zainwestują w tą technologię, przyjdą, zapukają, powiedzą, my jesteśmy już gotowi, a my natomiast nie będziemy. Więc ja bym powiedział, że tak bym widział ten potencjał. O takiej jakby strony, że zawsze na początku trzeba zainwestować. Można z tego w mojej ocenie dzisiaj naprawdę wyjść z obronną ręką. Nawet możemy po prostu być tutaj, budować później, czy być takim przykładem po prostu, jak można to zrobić na Morzu Bałtyckim. I polski przemysł, są firmy, tak jak powiedziałem, powtarzam, które już funkcjonują na rynkach światowych, w offshore, mają te kompetencje, będą rozwijały się i tutaj my dołożymy wszelkich starań do tego, żeby też w tym naszym łańcuchu i w tej naszej drodze po prostu wspomagać te po prostu firmy i ten rozwój. Dziękuję bardzo panie prezesie. Chciałem zapytać się pana Włodzimierza Pomiernego. Panie dyrektorze, jak Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera polski przemysł w przygotowaniach do wykorzystania tej wielkiej szansy, jaką jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej? Dziękuję państwu za zaproszenie. Bardzo to miło, że będę mógł w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu, albo raczej powinienem w imieniu grupy kapitałowej ARP powiedzieć o tym, w jaki sposób my widzimy sprawę bezpieczeństwa energetycznego. Tutaj chciałem powiedzieć na początku i podziękować bardzo za zaangażowanie panów ministrów Zyski i Gryglasa, ponieważ my się spotykamy już nie od roku czy od dwóch, ale od kilku lat i przygotowujemy wspólnie ten wielki plan transformacji. W naszym przypadku nie tylko energetycznej czy ekologicznej, nie tych aspektów, tylko także transformacji przemysłowej, ponieważ musimy powiedzieć, że te aspekty, o których tutaj było do tej pory powiedziane, czyli bezpieczeństwo energetyczne czy bezpieczeństwo klimatyczne, oczywiście są bardzo ważne i my w pełni to akceptujemy. Natomiast naszym zadaniem jest stworzenie bezpieczeństwa dostawców urządzeń energetycznych, ponieważ tak naprawdę ten jest bezpieczny, który nie tylko produkuje energię, najlepiej zieloną energię, ale także i zapewnia dostawy tej energii dla gospodarki, ale także produkuje urządzenia do produkcji tej energii. To wtedy to bezpieczeństwo jest pełne i my staramy się to zrobić. Oczywiście my to nie mamy tutaj ani monopolu, chociaż wydaje się, że mamy główne aktywa, takie podstawowe, przede wszystkim w naszych trójmiejskich spółkach. Natomiast należałoby te nasze moce produkcyjne wykorzystać w taki sposób, żebyśmy byli konkurencyjni i świadczyli te usługi produkcyjne oraz usługi w ogóle instalacyjne z jak najwyższą jakością. I do tego nam jest potrzebne założenie przede wszystkim tego, że jesteśmy działem w ramach konkurencji. Tutaj chcę powiedzieć, że koncepcją, która została przedstawiona w ustawie, która w tej chwili właśnie już kończy swoje procedowanie i pewnie niedługo zostanie uchwalona przez parlament, jest to, że jest tam opisana
metoda uzyskania jak największego local content w tym łańcuchu dostaw, czyli tych dostaw krajowych, ale przy pomocy takiej dobrowolnej umowy. Ta dobrowolna umowa oczywiście zostanie podpisana, ona nazywana jest umową sektorową czy sektor dealem według tej umowy brytyjskiej, natomiast ona zakłada to, że dostawcy usług porozumiewają się, są w dialogu z tymi, którzy budują te elektrownie na morzu. Skupiam się oczywiście teraz na tym sektorze offshore'owym. To jest naszym w tej chwili głównym zadaniem. Tutaj mówimy o tych naszych mocach produkcyjnych, chociaż także oczywiście będziemy starali się budować moce produkcyjne wytwarzające także inne urządzenia energetyczne do OZE. No w tym wypadku także myślimy o fotowoltaice czy biogazie. Natomiast wracając do tego offshore'u. Więc ta umowa sektorowa zakłada, że ten dialog jest prowadzony i będziemy mogli dochodzić do znacznego udziału local content, czyli będziemy wzmacniali polski przemysł. W Wielkiej Brytanii na przestrzeni dekady było to od 10 do 50%. Teraz mówi się o 60% w najbliższym czasie do osiągnięcia. My chcielibyśmy, żeby w tej dekadzie osiągnąć 50% polskich dostaw. Nie chcemy tego robić w sposób taki sztuczny, wykorzystując być może pewną pozycję monopolisty ze względu na to, że podstawowe moce produkcyjne są w naszych spółkach, ale dochodząc to przy pomocy dialogu, ale także budowania naszych kompetencji oraz zaplecza. Tutaj także inwestując w kadry, czyli chcemy rozwinąć cały system szkolnictwa zawodowego, zarówno tego średniego, jak i wyższego, oraz także budowę centrów certyfikacyjnych i atestacyjnych, wykorzystując ośrodki, które już istnieją, także ośrodki naukowe, w tym wypadku zarówno Politechniki na Wybrzeżu, czy w głębi kraju. Tutaj wzorujemy się także na takim sposobie podejścia brytyjskim, ponieważ tamte umowy sektorowe wygenerowały odpowiednie centra, gdzie są certyfikowane urządzenia do energetyki, także morskiej energetyki wiatrowej. Tak jak tutaj prezes Dawa powiedział, my będziemy starali się, żeby zrealizować, pomóc w realizacji tego trzeciego scenariusza rozwoju dostaw na rzecz energetyki wiatrowej. Pierwszy scenariusz to jest taki, że nasi producenci będą w zasadzie poddostawcami dla tych, którzy będą głównymi dostawcami dla deweloperów, inwestorów na morskich farmach wiatrowych na Bałtyku i nie tylko. W zasadzie można powiedzieć, że ten scenariusz w tej chwili jest realizowany, ponieważ już od dekady budujemy urządzenia. Wiadomo, że w polskich fabrykach, w polskich, to znaczy nie tylko spółka Skarbu Państwa, ale także w innych polskich fabrykach. Jak wiadomo, jesteśmy jednym z głównym dostawcą kabli do podmorskich. Także są fabryki, które są właścicielami, są inwestorzy zagraniczni, natomiast produkujemy łopaty do elektrowni wiatrowych morskich. Natomiast będziemy się starali, żeby ten obecny scenariusz zamienić na taki scenariusz najbardziej realistyczny, możliwy do zrealizowania, że będziemy głównym dostawcą dla inwestorów i deweloperów. Natomiast oczywiście scenariusz taki optymistyczny, czy scenariusz, nie chcę użyć słowa marzeń, bo jest to nieodpowiednie, jeżeli chodzi o gospodarkę, natomiast scenariusz, który jest możliwy do zrealizowania, to jest taki, że staniemy się, wygenerujemy z siebie kompetencje w postaci takiej budowy czempiona dewelopera, tak jak inne firmy, też państwowe, oczywiście duńskie chociażby, budują i będziemy mogli być takim deweloperem, który będzie podejmował te zadania nie tylko w morskiej strefie ekonomicznej naszej polskiej, ale także na całym Bałtyku, a być może w najbliższych dekadach także na Morzu Północnym. I trzeba przyznać, że ze względu takich naszych mocy produkcyjnych oraz przygotowania jest to w pełni możliwe.
Dlatego też no, ta nasza praca, być może niewidoczna, tutaj mówię o pracy w Grupie Kapitałowej ARP, będzie prowadziła do tego, w tej chwili prowadzimy konsolidację w naszych spółkach trójmiejskich. Grupa Przemysłowa Bałtyk, która niedawno powstała, skupia moce produkcyjne, następuje tam restrukturyzacja. Współpracujemy z innymi, także prywatnymi dostawcami po to, żeby ten łańcuch dostaw jak najbardziej pozostawić w rękach polskich, ale zakładając to, że konkurencyjność, czyli równy dostęp do tego rynku także dla zagranicznych, które mamy przede wszystkim z Unii Europejskiej dostawców, będzie związany z tym, że jakość wytwarzanych przez nas produktów będzie najwyższa. I to jest naszym podstawowym w tej chwili zadaniem. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Jest jeszcze tematyka finansowania budowy tych wysokokapitałochłonnych inwestycji. I mam pytanie w związku z tym do pana dyrektora Mariusza Samordaka. Właściwie dwa pytania. Jedno takie krótsze. Jak wygląda projekt ustawy offshore'owej, jak pan ocenia z punktu widzenia banku finansującego? A drugie, czym się potencjalnie może różnić finansowanie takiego projektu offshore'owego od typowego projektu na lądzie? Dziękuję. Z punktu widzenia instytucji finansowych można pewnie powiedzieć, że czekają nas ciekawe czasy. Czasy, w których będziemy finansować wielomiliardowe, tak jak to zostało powiedziane wcześniej, inwestycje. Wystarczy popatrzeć też na obecne zaangażowanie sektora bankowego w Polsce w elektroenergetykę, które w ostatnim roku było na poziomie około 20-21 miliardów złotych. I porównać to z planami, nawet samo finansowanie morskich farm wiatrowych, gdzie mówimy o CAPEX-ie rzędu 100 miliardów złotych w najbliższych dwóch dziesięcioleciach. Tak? To oznacza, że zakładając oczywiście część finansowania po stronie sponsorów, silnych sponsorów, to oznacza i tak prawdopodobnie popyt na finansowanie ze strony sektora bankowego powyżej 50 miliardów złotych. W zależności oczywiście od struktur, które będą obowiązywały na naszym rynku. Rezultatem jest najprawdopodobniej zaangażowanie z jednej strony całego sektora, który jest obecny w Polsce, całego sektora bankowego, ale z drugiej strony też nie wyobrażam sobie, żeby tego typu finansowania odbywały się bez instytucji, które mają już na przykład na rynku Europy Zachodniej doświadczenie w finansowaniu tego typu projektów i mają też apetyt na dodatkową ekspozycję. Ze strony polskich instytucji finansowych prawdopodobnie oznaczać to będzie też redefinicję zaangażowania i redefinicję tego portfela, które te instytucje będą mieć. Prawdopodobnie też redefinicję w pewnym sensie limitów zaangażowania na poszczególne jednostki. W finansowaniu morskiej energetyki wiatrowej, tak jak patrzymy na przykłady właśnie na przykład z Europy Zachodniej czy też ze Stanów Zjednoczonych, które coraz bardziej aktywnie też rozwijają ten rynek. Mówimy przede wszystkim o silnym sponsorze, co często może różnić te projekty właśnie od projektów lądowej energetyki wiatrowej, z którymi mieliśmy do czynienia i w których ci sponsorzy byli, z jednej strony to mogły być oczywiście duże spółki energetyczne, natomiast były też spółki dużo mniejsze, więc mieliśmy tam zróżnicowany portfel graczy. Tutaj musimy mówić o graczach, którzy są duzi, ale też doświadczeni, co jak zakładam widzimy obecnie w dyskusjach o naszej polskiej morskiej energetyce wiatrowej. Cały sektor oczywiście finansowy czekał na ustawę o morskiej energetyce wiatrowej i zakładam, że większość banków uczestniczyła, z tego co przynajmniej widziałem, w analizie i w zgłaszaniu potencjalnych uwag do tej ustawy. Co do zasady rozumiem, że ustawa ta daje szereg instrumentów dla sponsora.
co jest atrakcyjnym elementem z punktu widzenia banków. Z drugiej strony oczywiście tak duże projekty będą podlegać ze strony banków bardzo wnikliwej analizie. Porównując to do właśnie lądowej energetyki wiatrowej, na pewno dużo bardziej banki będą musiały wchodzić w analizę wszystkich kontraktów i prawdopodobnie będą w pewnym momencie stroną negocjacji tych kontraktów, negocjacji tego, jak będzie wyglądać odpowiedzialność poszczególnych stron i sposobie ułożenia tego obrazka i dostosowania go do naszych warunków. Tutaj na pewno w tych kontraktach wykonawczych będzie się liczyć też know-how sponsora i to, w jaki sposób sponsor będzie, jak rozumiem, w części projektów przynajmniej zastępować generalnego wykonawcę. Także prawdopodobnie banki będą musiały sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób podchodzą do finansowania, czy to będzie finansowanie bilansowe, czy to będzie finansowanie projektowe versus finansowanie firm, które uczestniczą w całym łańcuchu dostaw, łącznie z firmami wykonawczymi. Czyli inaczej mówiąc, czy będziemy mieć ekspozycję, czy poszczególny bank będzie mieć ekspozycję na przykład w finansowaniu projektowym zarówno na projekt, jak i na spółkę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu tego projektu. Tych kwestii jest bardzo dużo, dlatego prawdopodobnie wszystkie strony będą liczyć na ścisłą współpracę. Banki będą liczyć na bardzo silne wsparcie i współpracę ze strony nie tylko sponsorów, ale też pozostałych firm wykonawczych. Natomiast mamy dobre precedensy. Widzimy, jak ten rynek rozwija się właśnie na przykład w Europie Zachodniej. Widzimy poziomy zlewarowania projektów, które są coraz wyższe. Widzimy, że instytucje finansowe coraz chętniej przejmują ryzyko finansowania tych projektów i rozumieją przede wszystkim to ryzyko, rozumieją, co może pójść nie tak, co należy zabezpieczyć i w jaki sposób należy to zrobić. Na rynku Europy Zachodniej standardem staje się powoli udział długu na poziomie 75%, equity na poziomie 25%. Mówimy też o strukturach, w których mamy refinansowanie po okresie budowy, gdzie nie tylko są instytucje finansowe, nie tylko mamy sponsorów, ale mamy też firmy ubezpieczeniowe, fundusze infrastrukturalne, czyli graczy, którzy w momencie ustabilizowanego poziomu ryzyka są w stanie zapewnić bardzo tanie finansowanie. Podsumowując, na pewno następne lata będą latami ciekawymi z punktu widzenia elektroenergetyki i z punktu widzenia finansowania elektroenergetyki. I liczymy, że będziemy mogli uczestniczyć w tym dużym projekcie jako polski, jako sektor bankowy i prawdopodobnie się w międzyczasie jeszcze dużo nauczyć. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Jest jeszcze cały szereg istotnych zagadnień, które moglibyśmy mówić w tej pierwszej części. Niestety już powoli musimy tą pierwszą część tego panelu podsumowywać. Także chciałem bardzo serdecznie podziękować panelistom, którzy już zabrali głos w dyskusji, ponieważ tą pierwszą część konkludujemy i będziemy zaraz przechodzić do drugiej części. Także dziękuję bardzo państwu. Natomiast chciałbym zaprosić w tej chwili na scenę, bądź tutaj, zresztą państwo też online, rozpoczynamy za drugą część dyskusji poświęconą fotowoltaice, energetyce rozproszonej, biopaliwom. I w tej dyskusji udział wezmą ze mną pan Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią. Można prosić też o włączenie już też tego panelu. Dziękuję. Pan Arnold Rabiega, prezes zarządu Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. Witam. Pan Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Pan Maciej Tomaszewski, dyrektor do spraw rozwoju Ekoenergetyka Polska. Pan Sławomir Mazurek, dyrektor zarządzający główny ekolog
Banku Ochrony Środowiska. Pan Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw. Witam. I pan Stanisław Jabłoński, prezes zarządu EcoBenz. Witam państwa serdecznie. Chciałem zacząć od tematyki prosumentów i chciałem bardzo prosić pana prezesa Bogdana Szymańskiego, ale powiedziałem takie ogólne, przepraszam, ogólne wprowadzające pytanie. Milion prosumentów, czy to jest cel realny? Co się musi stać, abyśmy mogli taki cel osiągnąć? No, to bardzo ciekawe pytanie. Zdecydowanie w mojej ocenie jest to cel realny, szczególnie jeżeli już popatrzymy na liczby. Przed chwilą pan minister wspomniał, że mamy 263 tysiące prosumentów. My jako stowarzyszenie szacujemy, że na koniec tego roku będziemy mieć 350 tysięcy prosumentów, więc 1/3 drogi mamy już za sobą. Ale też warto więcej trochę powiedzieć o liczbach. Milion prosumentów to oznacza około 6,5 gigawata mocy w systemie elektroenergetycznym, który będą dostarczać prosumenci. I to jest o gigawat więcej niż elektrownia Bełchatów. Czy sobie wyobrażamy obecnie funkcjonowanie systemu bez elektrowni Bełchatów? No nie bardzo. I pewnie za 10 lat czy za 5 lat, bo według mnie ten cel możemy osiągnąć znacznie wcześniej niż to, co jest planowane, też nie będziemy sobie wyobrażać naszego systemu elektroenergetycznego bez tego miliona prosumentów. Ale żeby to się stało, to nasi partnerzy z energetyki zawodowej, a szczególnie operatorzy systemu dystrybucyjnego, nie mogą traktować prosumenta trochę jak taki kwiatek do kożucha, który nie bardzo pasuje i nie wiadomo, co z nim zrobić. I w mojej ocenie mamy trzy takie wyzwania. Pierwszym wyzwaniem to jakość naszych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, bo tam przełączamy prosumentów, które muszą być modernizowane i to wszyscy wiemy. Ale te modernizacje muszą uwzględniać potrzeby prosumentów. Jeżeli teraz mamy współczynniki jednoczesności, więc operator zakłada, że część mocy nie będzie jednocześnie wykorzystywana, nie uwzględnia tego, że w pewnych punktach sieci, tam gdzie są bardzo korzystne warunki, 90% prosumentów może wykorzystywać 100% swojej mocy umownej, bo takie mamy prawo. Więc te modernizacje muszą przewidywać przyszłe potrzeby prosumentów. Druga kwestia to są banki nastaw. Systemy fotowoltaiczne mają duże możliwości wspomagania systemu, chociażby w zakresie stabilizacji napięcia. Ale żeby to się zadziało, to operator systemu dystrybucyjnego musi nakazać, musi stworzyć odpowiedni bank nastaw, który my będziemy stosować jako prosumenci. Ale żeby to nastąpiło, to też prosumenci, którzy stabilizują napięcie, nie mogą być karani, tak jak obecnie są karani opłatami za moc bierną. Więc tutaj mamy kilka elementów, które tak naprawdę już do tej pory powinny się zdarzyć. I trzeci element, chyba element najważniejszy, o którym też mówiliśmy, prosumenci muszą znacznie więcej energii zużywać na bieżąco. Czyli oprócz systemu opustu potrzebujemy systemu wsparcia, który będzie premiował autokonsumpcję poprzez współpracę chociażby z pompami ciepła, z klimatyzatorami, plus magazyny energii, o których tutaj też była mowa. I wtedy ten milion prosumentów będzie jak najbardziej realnym celem i nawet nie za 10 lat, tak jak mówi strategia, ale w mojej ocenie dużo szybciej. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Panie prezesie, mam do pana pytanie również podobne. Jak pan ocenia rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce na dzisiaj? Dziękuję za to pytanie. Oczywiście każdy widzi, jaka jest rzeczywistość. Energetyka prosumencka, i nie powiem tu niczego odkrywczego, bije rekordy popularności, osiągając przyrosty rok do roku, które ciężko zaobserwować w jakiejkolwiek innej branży. No, można powiedzieć boom z prawdziwego zdarzenia. On oczywiście ma swoje granice wytyczane przez właśnie możliwości sieci elektroenergetycznych, które są w stanie obsłużyć taką liczbę mikroinstalacji. W
gruncie rzeczy nie trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie na jednej ulicy do jednej linii mamy przyłączonych kilkaset kilowatów mocy w fotowoltaice. Bo trzeba pamiętać o tym, że przyłączenie mikroinstalacji do sieci w przeciwieństwie do większych instalacji nie wymaga poprzedzenia tego ekspertyzą i finalnie wydaniem warunków przyłączenia, tylko jest to robione niejako z mocy prawa. W związku z czym tutaj ból głowy jest po stronie operatorów sieci dystrybucyjnych, jak to obsłużyć. Z całą pewnością za pierwszą falą boomu mikroinstalacji fotowoltaicznych, którą raczej odbieram jako element pewnego szerszego trendu, jako preludium do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej, mówiąc szerzej. Zaraz za tym, myślę, idą przydomowe magazyny energii, bo trzeba pamiętać, że atrakcyjność instalacji fotowoltaicznych w dużej mierze zależy od istniejącego systemu wsparcia. Mam tu na myśli system rozliczeń dla prosumentów. I ten system po pierwsze można zmienić, a po drugie jest on z definicji ograniczony w czasie, w związku z czym trzeba mieć pomysł, co dalej. On nie może trwać w nieskończoność. No i tutaj odpowiedzią na ten problem są rzeczywiście magazyny energii, być może świadczenie jakiegoś rodzaju usług sieciowych na rzecz operatorów sieci dystrybucyjnych, czy to w formule klastrów, czy w formule jakkolwiek inaczej zagregowanej. No, myślę, że tak jak wspomniałem na początku, mikroinstalacje to jest tylko pewien wymiar czegoś większego, co nazwałbym decentralizacją systemu energetycznego i bardziej skierowaniem sektoru wytwarzania czy nawet świadczenia jakichkolwiek usług sieciowych w stronę źródeł rozproszonych. W związku z czym myślę, że czeka nas jeszcze wiele ciekawych, ekscytujących ruchów na tym rynku, czego fotowoltaika jest tylko, że tak powiem, pierwszym krokiem. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Wspomniał pan też o magazynach. Mam pytanie do pana dyrektora Marka Kulesy. Jak pan ocenia miejsce energetyki rozproszonej w systemie, też w kontekście magazynów i też to coś, gdzie szczególnie pan pewnie by chciał się powiedzieć i my byśmy chcieli usłyszeć z punktu widzenia sprzedawców. Jak to wygląda z punktu widzenia sprzedawców energii, jak oni mogą łączyć się w te trendy, które teraz możemy obserwować, te nowe trendy? Szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję także panu mecenasowi za to pytanie, jakże istotne w kontekście wcześniejszych wypowiedzi. Zarówno wypowiedzi tych, które miały miejsce podczas tej pierwszej części jakże ważnej sesji, jak i wypowiedzi moich przedmówców. Szanowni państwo, na pewno z punktu widzenia sektora obrotu, ale i sprzedawców, rozwój prosumentów, rozwój mikroinstalacji, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, już dziś wpisał się właściwie w strategię wszystkich tych, którzy zajmują się energią elektryczną. Jak państwo zrobilibyście sobie pewien przegląd, ja jeszcze wczoraj wieczorem spojrzałem w oferty większości sprzedawców, którzy dzisiaj są aktywni na rynku, no praktycznie wszyscy mają w swoim portfolio produktowym elementy współpracy, propozycje współpracy zarówno w kontekście rozliczeń, jak i także, co ważne, z punktu widzenia tych wypowiedzi przedstawicieli obszaru finansowego w poprzedniej tej części panelu, także z punktu widzenia finansowania. A więc z jednej strony cały sektor obrotu sprzedawców, no, ja mogę powiedzieć tu z pełną świadomością, tak jak mówię, sprawdzałem wczoraj, włączył się w te trendy prosumenckie, fotowoltaiczne. Oczywiście, szanowni państwo, też nie ma co ukrywać, wskazując na możliwość współpracy znacznie szerszej z odbiorcą końcowym. Bo chcielibyśmy to, o tym, do tego nawiążę, o czym mówił prowadzący, ażeby magazyny nam się też rozwijały, ażeby w dosyć dużej mierze
ten program Mój Prąd przekształcał się także w program Mój Magazyn, czy jeszcze szerzej. Z drugiej strony, no, dzisiaj magazyny to przyszłość. Mam nadzieję, że nie odległa przyszłość i mam nadzieję, że to będzie ten element domykający całość i domykający cały ten model, nowy model energetyki. Myślę, że tutaj dość ważne, ta rewolucja energetyczna, która nas czeka, o której też, szanowni państwo, mówili moi przedmówcy, moim zdaniem już dzisiaj gwałtownie się zaczęła. Moim zdaniem już dzisiaj ten model, który mamy, wręcz wskazuje na całkowite odmienne strategie rynkowe sprzedawców. To z jednej strony, z drugiej strony też jako inżynier nie mogę nie nawiązać do słów przedmówcy odnośnie tych spraw związanych z koniecznością zmiany podejścia operatorów systemu dystrybucyjnego. Ale ja powiem nieco szerzej, nie tylko tych kontekstów handlowych, ale nie tylko tych kontekstów technicznych, ale także kontekstu modelowania sieci, to o czym mówił pan profesor Kamrat, duże nakłady inwestycyjne potrzebne, niezbędne do właściwie no, podejścia z drugiej strony, jeżeli można tak rzec, a więc ze strony odbiorcy końcowego. Szanowni państwo, tak więc reasumując tą część wypowiedzi, prosumenci na pewno dzisiaj są w strategiach poszczególnych sprzedawców energii. Co więcej, zdecydowanie jako model szerszy, model z magazynowaniem, model z samochodami elektrycznymi, większość sprzedawców energii elektrycznej dzisiaj też no, dosyć pozytywnie przyjęła wszystkie te trendy. Z drugiej strony, szanowni państwo, do tych łyżek miodu przepraszam bardzo wszystkich tych entuzjastów prosumentarstwa. Ja też jestem w pewnym sensie prosumentem. Trzymam kciuki za wszystkie te rozwiązania. Przysłowiowa szczypta dziegciu. Otóż dzisiaj niestety ten model nie jest modelem doskonałym. Opusty są, oczywiście prosumenci chcieliby, żeby jak najwięcej otrzymywać na opustach. Z drugiej strony, no, z przykrością stwierdzam, że są to straty sprzedawców. My w dokumentach do Ministerstwa Klimatu, także w pismach i propozycji zmian wskazaliśmy na no, pewne możliwości zmiany tak, ażeby z jednej strony no, nie uszczuplić prosumentom, a co więcej nawet może troszkę uzupełnić prosumentom ten przychód, ale żeby sprzedawcy nie musieli ponosić tych kosztów, które, no, przepraszam za szczerość, są stratami. Jeszcze jeden aspekt także, który nas bardzo boli z punktu widzenia rozliczeń prosumentów. Mamy nadzieję, tutaj oczywiście słowa do gospodarzy ustaw, głównie ustawy o OZE, że on się zmieni, to konieczność no, przemodelowania systemu, kolorowania oraz akcyzowania. Część z państwa może nie wie, my dzisiaj w ramach systemu opustów tak kolorujemy tą energię, co no, jest pewnym no, kuriozum, że energię pochodzącą no, z paneli fotowoltaicznych, która jest zielona, sprzedając po opuście, my musimy kolorować i akcyzować. Szanowni państwo, jeszcze słów parę na temat tych dokumentów, które są w kontekście i magazynów, i fotowoltaiki, niezmiernie ważne dla nas. Z jednej strony zmiany systemowe, bardzo duże, to troszkę nawiążę do poprzedniego panelu offshore'owego, tak zwanego, rynek bilansujący, zmiany 15-minutówki nas czekające, aktywność strony popytowej. Z drugiej strony plany tutaj ministerstwa, prosument wirtualny, grupowy, wszystkim tym rozwiązaniom z pewnością kibicujemy. Ale szanowni państwo, konieczność też spojrzenia sektorowego, handlowego na potrzebę bilansowania energii elektrycznej, mówił o tym także pan minister Gryglas, tak, ażeby w pewnym sensie, no, może nie zastępować źródła węglowe, ale też mieć na uwadze tego, kto bilansuje. A takim właśnie kimś w dzisiejszych modelach jest spółka obrotu, a więc można powiedzieć w pewnym sensie, niektórzy mówią eliminacja spółek obrotu w modelach prosumentów, nie do końca dzisiaj ma znaczenie, ale szanowni państwo, zmienia się rola spółki obrotu. Staramy się bezpośrednio, przynajmniej nasi członkowie, włączać w te wszystkie inicjatywy, mając nadzieję, że też na przykład w klastach, o którym była mowa we wcześniejszych wypowiedziach, no ta rola tego, kto spaja wszystko, rozlicza, ale i bilansuje, jest niezmiernie ważna i no, także dzisiaj zmieni trochę oblicze całego rynku energii. Dziękuję za wypowiedź.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Mam pytanie do pana dyrektora Tomaszewskiego. Dalej w tematyce prosumentów, ale teraz można bardziej w stronę tych prosumentów biznesowych. Jak wygląda sytuacja generacji on-site? Jak wygląda sytuacja tych większych takich prosumentów? Zostało tutaj powiedziane, że będzie aktualizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ja mam nadzieję, że prosumenci przemysłowi zostaną tam niejako troszkę inaczej potraktowani od tych prosumentów indywidualnych, a mianowicie ten poziom prosumenta zostanie zwiększony i ta łatwiejsza ścieżka realizacji inwestycji będzie również możliwa dla przynajmniej 250, może 300 kW, może nawet do pół megawata jako prosument, bo jednak to jest te 50 kW dla prosumenta przemysłowego jest zdecydowanie za mało i potrzeby ich są zdecydowanie większe. Ale ja jeszcze chciałbym się troszkę odnieść, co jest połączone z prosumentem, do naszej strategii i polityki, tej, którą w tej chwili uchwalamy. Ja pamiętam, kiedyś w Polsce obowiązywała polityka energetyczna państwa, która mówiła o podwojeniu układów kogeneracyjnych w Polsce i nic się nie zadziało. Polityka się skończyła, układy kogeneracyjne nie powstały, a nawet ich poziom zmniejszył się. Po prostu brakło odpowiednich narzędzi. Ja mam nadzieję, że tutaj, w tej polityce, która jest naprawdę bardzo ambitna, ale od niej chyba odwrotu nie ma, od tej ścieżki, że jednak to, o czym tutaj się mówi, czyli operatorzy systemu dystrybucyjnego, przesyłowego, ich strategie pójdą w kierunku realizacji, bo tak jak tutaj wiele razy zostało powiedziane, to jest jednak duży problem i nasze sieci po prostu są niedostosowane, nie w tym kierunku. I są potrzebne duże nakłady, ale również konkretny celowy plan, który spowoduje, że zarówno ten prosument będzie na tym rynku pożądany, a nie niechciany, jak również ten wytwórca instalacji OZE również będzie pożądany. Bo dzisiaj są duże problemy, zarówno z pozyskaniem mocy. Nasza spółka, projektując huby ładowania samochodów elektrycznych, gdy potrzebujemy pół megawata do takiego hubu, megawat, ma bardzo duży problem do pozyskania takiej mocy, a z drugiej strony teraz rozpoczynamy projekty budowy dużych farm fotowoltaicznych. Mamy duże problemy znowu z wyprowadzeniem mocy rzędu 20-50 MW z dużego pola, z dużej projektowanej elektrowni fotowoltaicznej. Wydaje się, że to jest kierunek, który musi być mocno rozpatrzony, bo dopiero gdy te problemy zostaną rozwiązane, dopiero wówczas faktycznie ta polityka energetyczna będzie mogła być realizowana. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Mam pytanie do pana dyrektora Mazurka. Jak państwo widzą, jest ogromny boom, ogromne zainteresowanie. Projekty te oczywiście wymagają z reguły finansowania dłużnego, więc jestem ciekaw, jak to wygląda w tym momencie, jaką banki mają ofertę, jak ją przygotowały dla tego sektora. Dzień dobry państwu. No jesteśmy w takiej ciekawej sytuacji, ponieważ kiedy patrzymy na program Zielone Inwestycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 7,5 miliarda złotych, kiedy patrzymy na perspektywę nowego Zielonego Ładu, no pojawia się wiele instrumentów takich dotacyjnych, gdzie banki muszą patrzeć na temat pod kątem bankowalności różnego rodzaju inwestycji. Ale kiedy patrzymy na dane Goldman Sachs, które mówił o 7 bilionach euro, które do roku 2050 będziemy wydawać na tą wielką transformację, no widać, że jak już tutaj było wspomniane przez BGK, będzie to duże pole także dla sektora bankowego, żeby angażować się. Sam Bank Ochrony Środowiska wykorzystuje tą ideę Banku Zielonego. My, jeśli chodzi o kompetencje, to kompetencje instytucjonalne i osobiste naszych ekspertów, inżynierów, ekologów mamy w każdym centrum biznesowym i tak staramy się dostosowywać naszą ofertę, żeby ona z jednej strony była kompatybilna z tymi instrumentami, które są dystrybuowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Jesteśmy częścią rodziny Narodowego Funduszu, więc staramy się tą ofertę instrumentów zwrotnych zapewniać. No ale to nie tylko te instrumenty zwrotne, to także w formie pożyczek i kredytów
ale także no, możliwość finansowania leasingu, konsultingu projektu w ramach Bosch Leasing Eco Profit, ale także ostatnio dużego takiego narzędzia, o którym dość dużo mówiliśmy w Katowicach podczas site eventów poświęconych zielonym obligacjom. To właśnie zielone obligacje, które dla jednego z dużych podmiotów funkcjonujących na rynku fotowoltaiki na kwotę 500 milionów złotych taką emisję będzie realizował dom maklerski Banku Ochrony Środowiska, więc ta idea zielonego banku, a wiemy, że na świecie, kiedy patrzymy na banki, na ideę zielonego banku, czy na ten network zielonych banków, to właśnie te banki są bardzo często lewarem inwestycji ekologicznych. To słowo lewar już dzisiaj z ust bezpośrednio już Banku Gospodarstwa Krajowego padło i też na pewno takim lewarem chcemy być. My oczywiście tą ofertę dostosowujemy do klientów indywidualnych, jeśli chodzi o fotowoltaikę, jeśli chodzi o innego rodzaju odnawialne źródła energii. Także w kontekście instrumentów wsparcia programu Czyste Powietrze. Tutaj mamy specjalną, przejrzystą pożyczkę, która ma temu pomóc, ale także rozmawiamy z przedsiębiorcami i tego typu kredyty inwestycyjne z OZE czy na OZE mamy dedykowane. Także mamy kompleksową metodykę finansowania, bo to też jest niezwykle istotne w obszarze OZE, tak aby i te mechanizmy FIT i FIP i system aukcyjny wykorzystać. Także staramy się, aby finansowanie konsorcjalne było coraz bardziej przyjazne dla dużych podmiotów. Tak można powiedzieć, z jednej strony indywidualnie, ale także te duże podmioty są w obszarze naszego i duże inwestycje w obszarze naszego zainteresowania. Stąd właśnie nie tylko oferta kredytowa, ale obrotowa i gwarancje. Tutaj także współpracujemy z BGK, jeśli chodzi o gwarancję Business Max. Więc tutaj staramy się być aktywni i wykorzystywać nasze 30-letnie doświadczenie. 40% naszego portfela to są całego banku, to są inwestycje, to są te, które dotyczą, to jest portfel kredytów ekologicznych. Odnawialne źródła energii, tutaj energia i z wiatru i energia fotowoltaiczna jest nam niezwykle, szczególnie właśnie fotowoltaiczna. Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy coś, co jest też istotne z perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Specjalny kalkulator, dzięki któremu można zobaczyć w jaki sposób, jak szybko inwestycja w fotowoltaikę się zwróci. Widzimy, że dzisiaj coraz szybciej się zwraca. Ale także na stronie banku możemy zobaczyć, ile tak naprawdę, jak wygląda ten ślad pozytywny banku, jeśli chodzi o redukcję emisji do środowiska, jeśli chodzi o rozwój i te kolejne kilowaty na naszej stronie internetowej pokazują, ile nasi klienci już dla środowiska zrobili. To jest jakby niezwykle istotne, bo też ta część edukacyjna, tak aby robić to mądrze i efektywnie, aby ta też to dzisiaj już padło, żeby ta efektywność energetyczna czy paneli fotowoltaicznych w kontekście też magazynowania energii, w kontekście wykorzystania innych elementów jak pompy ciepła. I ja też mam nadzieję, że te programy, które są dedykowane dla odbiorców indywidualnych, ale także przypomnę, że teraz został uruchomiony pilotaż, gdzie także nie tylko osoby indywidualne, ale także te osoby indywidualne, które mieszkają w mieszkaniach wielolokalowych, także będą mogły skorzystać z oferty programu Czyste Powietrze. Także tam chcemy być jako Bank Ochrony Środowiska, żeby finansować nie tylko fotowoltaikę, ale także te wszystkie elementy z tym związane z poprawą efektywności, też pompy ciepła czy magazyny energii. I tutaj na pewno nie tylko my jako Bank Ochrony Środowiska, ale myślę, że cały sektor bankowy, też współpracujemy w ramach Związku Banków Polskich, no ale to właśnie my mamy największe doświadczenie i tą kompetencję w zakresie zielonych inwestycji. Na pewno będziemy tym doświadczeniem, to doświadczenie próbowali wykorzystać do tego, żeby te inwestycje były efektywne, aby te środki, które są akumulowane w te inwestycje, no jak najszybciej się zwracały, a cała obsługa była jak najbardziej także przyjazna po stronie klienta. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się w obszarze energetyki prosumenckiej, a w szczególności fotowoltaiki i pana prezesa Szymańskiego. Chciałem zapytać o kodeksy sieciowe. W przyszłym roku wchodzą w życie. Czy one w jakikolwiek sposób wpłyną pana zdaniem na funkcjonowanie w praktyce, na ten boom, który jest teraz? One mogą bardzo istotnie wpłynąć, dlatego że dotyczą nie tylko fotowoltaiki, ale dotyczą każdego źródła przyłączanego do sieci. I
Założenie było bardzo słuszne, aby uspójnić kryteria przyłączenia wszystkich jednostek w Unii Europejskiej i tak pozostały kodeksy sieciowe. Obecnie jesteśmy w okresie przejściowym, więc jedynym wymaganym dokumentem jest deklaracja zgodności z NCRFG. Każdy taką deklarację składa, nikt nie wnika, co w tej deklaracji jest. Ale jak pan wspomniał, w kwietniu przyszłego roku już nie będziemy mogli posługiwać się deklaracjami, będziemy musieli mieć certyfikaty. I do tej pory każdy zakłada, że to będzie prosta sprawa, certyfikat uzyskany w Niemczech, Austrii, Belgii czy innym kraju Unii Europejskiej będzie honorowany w Polsce. Jednak ostatnie rozmowy z Komisją Kodyfikacyjną wykazały, że będzie honorowany pod warunkiem, że w procesie certyfikacji będą uwzględnione polskie wymogi. Tylko problem jest w tym, że te polskie wymogi ukształtowały się w połowie tego roku, a wiele urządzeń było certyfikowanych już wcześniej. Do tego dochodzi fakt, że poza aspektem finansowym certyfikacji każdego urządzenia, jak falownik czy inna przetwornica, że są to dodatkowe koszty, taki proces certyfikacji trwa kilka miesięcy, 6, 7, 8, 9 miesięcy, więc jak sobie to wszystko policzymy, może okazać się, że w kwietniu przyszłego roku albo kilku, bądź żaden producent nie będzie posiadał certyfikatu dokładnie takiego, jak chcą obecnie operatorzy sieci dystrybucyjnej. I to jest faktycznie taki hamulec ręczny, który może się okazać, że zostanie w kwietniu przyszłego roku zaciągnięty. Ja mam nadzieję, że to spojrzenie OSD będzie trochę szersze i finalnie uda się wypracować jakiś kompromis, że certyfikaty, które są uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, będą w Polsce honorowane. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ostatnie pytanie w tej części dotyczącej prosumentów i fotowoltaiki. Panie dyrektorze, jaka powinna być rola, czy jaka jest tak naprawdę rola OSD w rozwoju OZE? Czy OSD sprzyjają w tej chwili rozwoju OZE w Polsce? Wydaje się, że dla tych małych prosumentów indywidualnych, tam gdzie praktycznie zgłaszamy instalacje, ani sprzyja, ani przeszkadza. Natomiast jeżeli mówimy o dużych instalacjach, to jest bardzo ciężko. Nie chciałbym może bardziej tego rozwijać, ale faktycznie warunki techniczne, które czasami dostajemy dla projektów, które przygotowujemy, wyprowadzenie 3 MW w sumie z niedużej instalacji i miejsce przyłączenia 12 km przez rzekę, no to zabija projekt. Tak jak powiedziałem, wydaje się, że operatorzy muszą też nauczyć się troszkę, jak współpracować z inwestorami w tych zakresach i tak jak powiedziałem, ich strategia rozwoju sieci powinna uwzględniać ten nowy kierunek rozwoju. To jest troszkę w inną stronę przepływ energii niż sieci były do tej pory projektowane. Stąd nakłady, które są też potrzebne, są olbrzymie, ale wydaje się, że ten okres, który jest przed nami, pozwoli dobrze zaplanować i skorelować te działania zarówno po stronie inwestycji wytwórców, jak i przesyłu. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Chciałem teraz trochę zmienić temat i przejść do obszaru biopaliw. I na początek chciałem zapytać pana dyrektora Adama Stępnia, dyrektora generalnego Krajowej Izby Biopaliw. Takie pytanie szersze, otwierające. Już na początku wspomniałem o tym, o czym wszyscy ostatnio słyszeli. Jest to głośny temat, pomysł podniesienia z 40 do 50% celu redukcji CO2. I różne inne dokumenty unijne w tym zakresie. Jak w tym kontekście będzie wyglądać dekarbonizacja sektora transportowego w Polsce? Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za to pytanie. Jest mi niezmiernie miło być w tym szacownym gronie. Cieszę się również, że wraz ze mną w tym panelu bierze udział pan Stanisław Jabłoński, bo to również podkreśla kwestię, która do tej pory w trakcie tej dyskusji nie została podniesiona, a która jest tym głównym przedmiotem pana zapytania. Co do wzrostu ambicji w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie
która będzie determinować Europejski Zielony Ład, no to już chyba nie ma wątpliwości. Kwestia, czy to będzie 50, a może bardziej 55, które proponuje pani Ursula von der Leyen, czy być może 60%, za którym prawdopodobnie opowie się Parlament Europejski w trakcie tego tygodniowych głosowań. Pewnym być trzeba, że nasze ambicje w tym okresie średnioterminowym, bo tak to bym nazwał, jeżeli chodzi o perspektywę dyrektywy RED II określającej te cele do roku 2030, ulegną zmianie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sektor transportu, oczywiście te 14% energii odnawialnej, które ma zostać osiągnięte, o którym wspominał pan minister Zyska, to jest część składowa celu 32% generalnego udziału OZE, który Unia Europejska ogólnie powinna osiągnąć. Ważne jest również to, że coraz częściej słyszymy, że cel 55 czy 60% będzie celem obligatoryjnym dla każdego z państw członkowskich. To zmienia zupełnie podejście do realizacji celów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Właściwie przez ponad półtorej godziny jedynie pan minister Mazurek wspomniał hasło efektywność energetyczna i myślę, że to jest kwestia, która powinna być u podstaw, jeżeli chodzi o dekarbonizację transportu. Nie powinny być tutaj wskazywane bezpośrednio konkretne technologie, bo to jest po prostu niezwykle trudne w tym obecnym okresie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w transporcie. Praktycznie trzeba wskazać, że bez sektora biopaliw no nie mamy szans na osiągnięcie jakiegokolwiek pułapu, o czym wskazują jednoznacznie wartości OZE, które obecnie poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły w ramach realizacji celu RED. Przypomnę tutaj, no właściwie jesteśmy u progu jego rozliczenia. 10% OZE w transporcie praktycznie osiągnie kilkanaście krajów, natomiast no Polska jest daleko, daleko w tyle ze swoim 5,6% RST, no właściwie na razie, jeśli chodzi o rok 2018, no nie mamy szans, żeby w tych kolejnych dwóch latach osiągnąć tego pułapu. Ja bym sobie życzył, żeby Polska i państwu zresztą tak samo, żeby Polska podążyła za głosem, który wynika z tego ostatniego komunikatu Komisji Europejskiej, to znaczy w jaki sposób do tej dekarbonizacji transportu faktycznie doprowadzić. Tutaj ta ambicja jest na pewno również ulegnie rewizji. Pierwszy plan, pierwsza propozycja to 24%, a więc to jeżeli chcemy faktycznie osiągać tutaj kolejny progres, no, potrzebny jest efekt kumulatywny, więc nie zastępowanie jednej technologii drugimi. Też komisja jednoznacznie wskazuje, że rozwój biopaliw zaawansowanych, w tym również biometanu, o którym wspomniał minister, no nie powinno następować kosztem innych technologii, czyli biopaliw konwencjonalnych, a więc taka kaskadowa konstrukcja, która spowoduje, że no wyjdziemy poza obecne poziomy. Do tego jednak potrzebne są konkretne narzędzia, nie tylko oczywiście Narodowy Cel Wskaźnikowy, który w Polsce funkcjonuje, potrzebne są zachęty finansowe, ale też potrzebna jest też taka praktyczna realizacja ambicji i założeń, które już wynikają z tych decyzji, które kierunkowo podejmuje polski rząd. Myślę tutaj w szczególności o efektywnym skonsumowaniu tych prac i finalizacji, które już dotychczas miały miejsce w zakresie grup roboczych, które zawiązane zostały jeszcze w ramach Ministerstwa Energii, dotyczące obligatoryjnego blendingu, dotyczące implementacji standardu E10 blendingu benzyn w Polsce, czy w ogóle struktury NCW. Czekamy na taką kontynuację. I tu też oczywiście muszę wspomnieć przy tej okazji, że bardzo się cieszę, że biopaliwa w tym panelu występują. Jego tytuł to Offshore i OZE, bo mam wrażenie, że no gdzieś zostaliśmy w pewnym momencie zepchnięci na bok tej dyskusji. To żałuję bardzo, że już nie ma z nami ministra Zyski, dlatego że on jako pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł dobrze byłoby spajał i koordynował wszystkie elementy tego systemu, co w kontekście no, przeniesienia czy wyłączenia biopaliw, sektora biokomponentów, biopaliw ciekłych z odpowiedzialności Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu
nie sprzyja takiemu systemowemu podejściu, także to też myślę, że warto byłoby podjąć ponownie, aby móc rzetelnie dekarbonizować transport ze wszystkimi graczami na pokładzie. Na tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Mam pytanie do pana prezesa Jabłońskiego. Pan dyrektor tutaj wskazał na istotną kwestię, iż często zapomina się, iż udział, żeby osiągnąć udział w OZE globalnie, trzeba oczywiście pamiętać o tym udziale, udziale w transporcie. Czy pana zdaniem te obecne regulacje stanowią dostateczną motywację? Czy jest to dobrze skonstruowane, żeby ten cel osiągnąć? Dzień dobry państwu. Bardzo dobre pytanie. Oczywiście zgadzam się tutaj z panem dyrektorem Stępniem, że energia odnawialna w transporcie jest jakby trochę na cenzurowanym, czy trochę na dalszej perspektywie jest postrzegana, a to nie jest dobrze. Chciałbym może jeszcze tylko wrócić do początku tutaj tych informacji przedstawionych przez stronę rządową, gdzie założono te cele w energetyce na 32%, w ciepłownictwie, jeżeli dobrze pamiętam, i chłodnictwie około 28% i 14% w transporcie. To są cele ambitne, jeżeli mówimy o pozycji naszego rynku, natomiast te cele nie są ambitne i to chciałbym podkreślić z punktu widzenia wymagań dyrektywy Unii Europejskiej. Przecież my mamy ustalony cel 32% całkowity, sumaryczny ze wszystkich sektorów. Więc jeżeli złożymy te sektory 3 w tych warunkach, jak było tutaj pokazane, to zakładamy, że nie osiągniemy tego celu, który zakłada nam dyrektywa Unii Europejskiej. Przy czym jeżeli popatrzymy teraz nawet na ten ambitny cel w sektorze transportu, który na rok 2030 zakłada 14%. No, przypomnę, że na tą chwilę realizujemy około 5,5%. Przepisy szczegółowe legislacyjne, które obowiązują w naszym kraju, które są w zasadzie już uchwalone, zakładają, że te 5,5-5,6% będziemy realizować do roku 2024. To pozostaje nam tylko 6 lat na to, żeby dojść do 14%, czyli praktycznie potroić ilość energii odnawialnej w transporcie. To jest chyba bardzo trudne do zrealizowania. Jeżeli myślimy rzeczywiście o tych 14%, to powinniśmy bardziej proporcjonalnie ustalić tą trajektorię dojścia do 14%. Poza tym w sektorze transportu mamy jeszcze następny problem, że w zasadzie w sektorze transportu potrzebujemy nowych rozwiązań, potrzebujemy nowych biokomponentów, potrzebujemy biokomponentów węglowodorowych, których można dodawać do paliw bez ograniczeń i które umożliwiają wykonanie tych ambitnych celów. Przypomnę, że na dzień dzisiejszy główne biokomponenty to jest bioetanol i biodiesel, to w zasadzie umożliwiają realizację energii odnawialnej na poziomie około 5,78%, co jest nazwane taką ścianą blendingu dla biokomponentów w transporcie. Także jest tutaj bardzo dużo do zrobienia i wydaje mi się, że po stronie legislacji jest bardzo dużo do zrobienia. Dlatego, że ten cały rynek biokomponentów, biopaliw, energii odnawialnej w transporcie oparty jest przede wszystkim na legislacji. Ta legislacja poszła w tym kierunku, że zastosowano mechanizm wsparcia polegający na przymusie. On jest, już teraz możemy powiedzieć, mniej efektywny od mechanizmu rynkowego. Przypomnę, że dyrektywa Unii Europejskiej na samym początku jeszcze wspominała o tym, żeby dążyć do tego, żeby spowodować tutaj bodziec ekonomiczny dla rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw, żeby uwzględnić redukcję emisji dwutlenku węgla, żeby uwzględnić bilans masy na całej drodze życia produktu i żeby to porównać wtedy z paliwami ropopochodnymi i ewentualnie szukać takiego uzasadnienia ekonomicznego. Natomiast na dzień dzisiejszy zastosowano tylko i wyłącznie przymus, czyli że
państwa muszą zrobić jakąś określoną ilość w tych paliwach transportowych. No i niestety ten przymus często jest tak omijany wszystkimi sposobami, żeby go zrobić jak najmniej. No to myślę, że czeka nas dużo pracy tutaj i dużo wyzwań, żeby zrealizować nawet te cele, które zostały nakreślone w paliwach transportowych. No tutaj w ogóle nie pojawia się element tak jakby tej równowagi ekonomicznej pomiędzy paliwami ropopochodnymi a paliwami odnawialnymi. I to zarówno w sektorze energii elektrycznej, jak i w sektorze paliw transportowych. Jeżeli z jakichś powodów odchodzimy od tej energii konwencjonalnej, no to odchodzimy dlatego, że ona oprócz tego, że jest szkodliwa dla środowiska, to również jest szkodliwa dla człowieka poprzez na przykład pyły zawieszone czy przez inne oddziaływanie, czy że powoduje szkody związane ze zmianami klimatycznymi, które ponosimy teraz wszyscy z naszych podatków. To znaczy wszyscy razem i wytwórcy biokomponentów i biopaliw również ponoszą koszty tego, że używamy tą energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych. To jest wręcz nieuczciwa konkurencja postawiona dla źródeł odnawialnych wszystkiego rodzaju, dlatego że za efekty zniszczeń spowodowanych energią konwencjonalną płacimy wszyscy i łącznie producenci energii odnawialnej. Dopóki tego nie zrobimy, to będzie nam trudno, moim zdaniem, ruszyć z rozwojem energii odnawialnej i paliw odnawialnych we wszystkich sektorach, a szczególnie w sektorach transportu. No ja mogę powiedzieć, że w zasadzie tych biokomponentów węglowodorowych, na które moglibyśmy postawić jako te, którymi można zrealizować ambitne cele, no prawie się nie produkuje w naszym kraju. A te niewielkie ilości, które są produkowane, to raczej znajdują ujście za granicą i tam są lokowane niż na naszym rynku krajowym. Chciałbym jeszcze z jedno słowo wspomnieć o zeroemisyjności, o której się wspomina w transporcie, a to jest następne wyzwanie. Dlatego, że drogą do zeroemisyjności to jest najpierw wykonanie w 100% energii odnawialnej, a następnie ta energia odnawialna powinna mieć redukcję emisji w swoim zakresie zbliżoną do 100%. Wtedy mówimy o zeroemisyjności w transporcie. Tymczasem my nie pokonaliśmy jeszcze pierwszej bariery, bo nie pokonaliśmy również tej ściany blendingu dla biokomponentów zaawansowanych, która jest 5,78%. Gdzie my jesteśmy? Zobaczmy, jak jesteśmy daleko. Gdzie nam do 14%, a gdzie do 100% energii odnawialnej? A redukcja emisji stosowanych obecnie biokomponentów w dużej części jest na poziomie minimalnym wymaganym przez dyrektywy, czyli ona wynosi 50% dla starszych instalacji, a dla nowszych 60%. Także czekają nas bardzo ambitne po prostu cele tutaj do zrealizowania i ogromne po prostu wyzwania. I uważam, że bez naprawdę dużego wsparcia i zmiany podejścia, przede wszystkim z legislacji, będzie to bardzo trudne do zrealizowania. Te wsparcie powinno uruchomić, uważam, inwestycje prywatne i otworzyć właśnie kapitał prywatny, inwestorów prywatnych na te właśnie sektory. No, tu widzieliśmy w energetyce stawia się głównie na przedsiębiorstwa państwowe. No, bardzo dobrze, niech te przedsiębiorstwa państwowe inwestują w te elementy. Ale w sektorze transportu i energii odnawialnej stosowanej w transporcie w zasadzie główną rolę odgrywają przedsiębiorstwa prywatne. Dlatego bardzo ważny jest ten system wsparcia, który musi być naprawdę przemyślany i musi spowodować no, naprawdę teraz gigantyczny rozwój tego rynku, tego segmentu, żeby osiągnąć przynajmniej te cele cząstkowe 14%. Jeszcze tylko jedno zdanie, takie końcowe, że dyrektywa RED II wręcz przewiduje, że kraje, które nie będą sobie radzić po prostu z osiągnięciem tych celów, to będą musiały zapłacić i odpowiednio zakupić zrealizowane cele redukcji emisji energii odnawialnej w tych krajach, które sobie z tym poradzą. Jest to powiedziane wprost.
Czyli z tego wynika co? Że jeżeli sobie nie poradzimy, no to zapłacimy drożej. Zapłacimy drożej, bo będziemy musieli kupić to, czego sami nie zrobiliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Tutaj widzę, pan dyrektor chciałby się odnieść. Chciałbym słowo komentarza w zakresie transportu zeroemisyjnego. My jako Ekoenergetyka i grupa kapitałowa i spółki tworzone w ramach grupy kapitałowej. Z jednej strony dostarczamy infrastrukturę do autobusów elektrycznych zarówno w Polsce, jak i w Europie i na świecie. Z drugiej strony uruchomiliśmy nowy projekt i za około 2 lata powinniśmy mieć pierwsze 50 MW instalacji zielonej, które będą zasilały nasze ładowarki, a tym samym transport zeroemisyjny. Jest to powiązany projekt od początku do końca, bo faktycznie wiele razy spotykaliśmy się z komentarzami: samochód zeroemisyjny, a ładowany energią z węgla. Wzięliśmy to na siebie jako polski kapitał. Oczywiście całego celu pewnie nie zrealizujemy, ale chociaż swoją cegiełkę do tego dołożymy. Bardzo mnie cieszy takie podejście, tym bardziej, że nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale dążenie do zeroemisyjności w transporcie jest uwarunkowane zeroemisyjnością energii elektrycznej, którą przecież musimy używać we wszystkich produktach stosowanych w transporcie. I bez dostępu do zeroemisyjnej energii elektrycznej nie możemy mówić w ogóle o osiągnięciu zeroemisyjności w transporcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo chętnie bym kontynuował tę dyskusję. Niestety skończył nam się czas, także bardzo wszystkim dziękuję za ten całe 2 godziny. Dotknęliśmy wielu tematów. Oczywiście nie jest możliwe przedyskutowanie ich bardzo szczegółowo 2 godziny. Bardziej to posłużyło podsumowaniu i uwypukleniu pewnych kwestii. Ten temat na pewno będziemy do tych tematów wracać. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję.